Dzisiaj na Wydziale Ekonomii i Zarządzania mamy święto. Nasi absolwenci odbierają dyplomy ukończenia studiów. Cieszymy się bardzo z ich sukcesów. Cieszymy się, że tę uroczystość możemy zorganizować właśnie w trybie tak zwanym na żywo. Jest to ta grupa studentów, która studiowała w dużym stopniu online, a dziś jest okazja, żeby pogratulować właśnie tutaj na sali, wspólnie ciesząc się tym sukcesem. Mamy nadzieję, że nasi studenci świetnie sobie poradzą na rynku pracy, gdyż monitorujemy losy zawodowe tych osób, które skończyły studia na Politechnice. Wiemy, że świetnie sobie radzą w życiu zawodowym i liczymy na kolejne sukcesy. To są przede wszystkim studenci drugiego stopnia. Pierwszego również. W zeszłym roku obroniło się u nas na wydziale 169 studentów na kierunkach administracja, ekonomia i zarządzanie. 32 z nich uzyskało dyplom z wyróżnieniem, dlatego uznaliśmy, że warto jest pokazać im, że nam na nich zależy i bardzo chcielibyśmy utrzymywać z nimi relacje. Stąd to dzisiejsze święto, uroczystość spotkania się z absolwentami i takiego właśnie wręczenia ich tych dyplomów. Dzisiaj odbieram dyplom za studia licencjackie. Skończyłem ekonomię na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, a obecnie jestem na magisterce na tym samym wydziale. Studia na tym wydziale dały mi dosyć dużo. Jakby sam poziom licencjatu, to wiadomo, w świecie ekonomii, w takiej rachunkowości tym wszystkim nie jest już tak bardzo znaczący, ale sama podstawa, samo wykształcenie z racji tego, że było dosyć zajęć praktycznych. Czuję, że jestem w stanie wejść na rynek pracy dobrze przygotowanym. To było bardzo ciekawe doświadczenie na pewno. Najbardziej gdzieś tam wspominam zawsze Erasmusa, gdzie byłam na Malcie przez pół roku. I tak mi się spodobało na uczelni, że zostałam tu pracując w Akademickim Biurze Karier. Brawo się.